Każdy rajd ma swoją specyfikę, ale jakoś tak od początku nam się fajnie układał. Mieliśmy szczęścia bardzo dużo. No i tak jakby od samego początku do samego końca cały czas wysokie tempo, cały czas blisko. No nie wiem, co... Pasują ci te kultowe trasy rajdu świdnickiego? Tak, pasują mi, a najbardziej mnie cieszy to, że jestem dopiero tutaj drugi raz na tym rajdzie, więc to mi najbardziej odpowiada, że nie znam tych OS-ów, bo są cztery nowe OS-y były, które jechałem wczoraj i dzisiaj i udawało mi się na nich prowadzić w klasie i to jest takie budujące jakby. A rajd sam, fajnie zorganizowany, pogoda na szczęście wytrzymała, trochę tam postraszyło deszczem, ale dobrze, bo też było jakby troszkę dla kierowców stresik delikatny i mi to akurat pasuje, takie warunki. Mamy nowego pilota od tego sezonu, zastępuje Marcina, Tomasz i naprawdę świetnie nam się współpracowało, świetnie zespół Evotech się spisał. Moja rodzina dopisała, wszyscy przyjechali, za co im bardzo dziękuję. No i cieszymy się. Jak to sobie się wybiera? Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, nie mamy zawieszenia, dopiero będę szefostwem Evotechu wszystko ustalał i wtedy podejmiemy decyzję. Jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiem.